Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i dzisiaj oczywiście kolejna dawka praktyki terapeutycznej i niespodzianka, może i nie, słuchajcie, dalej jesteśmy w temacie łokcia. Dokładnie tak, ten zawiły obszar jest kolejnym bohaterem tego odcinka, ale jest kompletnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że nie samą terapią manualną człowiek żyje, nie tylko dotykaniem człowiek żyje. Dzisiaj wchodzimy w temat treningu, a dokładnie strategii ruchowych dla obszaru stawu łokciowego i materiał, który oglądacie, jest znowu częścią bardzo dobrego szkolenia online'owego dotyczące tendinopatii, skuteczna terapia i trening. A bohaterem dzisiejszego odcinka, oprócz tego, że jest to łokieć, to oczywiście jest nim Marek Kuś, nasz zaprzyjaźniony trener, z którym właśnie współtworzymy treści online'owe i stacjonarne i bardzo Was serdecznie zapraszam. Bardzo fajny trening dla osób, które mają jakiś problem z łokciem. Oczywiście, jeżeli jesteście terapeutami i macie takich pacjentów, a na pewno macie, dlatego że mamy osoby, które przychodzą, wiecie, z tematem łokieć tenisisty, golfisty, cieć nadgarstka i różne bóle w obszarze tutaj łokcia, czy to przedramię, czy to obszar ramienia, więc bierzcie, co Wam się podoba, bierzcie, co uważacie za przydatne i po prostu zwiększacie swoje możliwości terapeutyczne. Miłego oglądania. Przechodząc do łokcia, tenisisty czy też golfisty, bo tak naprawdę te strategie ruchowe możecie wykorzystać zarówno do jednego i do drugiego, myślimy sobie przede wszystkim nad zaadaptowaniem tego segmentu łokcia i ruchu w nim zachodzącego, poczynając tutaj od izometrii. Czyli zaczniemy sobie od tego, żeby ustawić w strategii bezpiecznej naszą kończynę górną i teraz wybieramy, czy to będzie zgięcie, pozycja neutralna, czy wyprost w kręgosłupie, jakie to będzie ustawienie łopatki, jakie to będzie długość zgięcia w łokciu i czy to będzie bardziej ustawienie dłonią w górę, bardziej dłonią do boku, czy dłonią w dół. Więc sobie patrzymy, które ustawienie nam nie powoduje problemów i zaczynamy sobie najpierw od trzymania w tej pozycji najłatwiejszej, wprowadzając ruchy najpierw w łopatce, potem w kręgosłupie, potem ruchy supinacji i pronacji i potem ruchy wyprostu zgięcia w stawie łokciowym. Więc tu sobie spokojnie możemy zacząć taką pracę na początek. Zobaczcie, gumę można sobie tutaj fajnie dobrać i zamontować pod stopą. Nie są to trudne ćwiczenia. Możesz ją skrócić sobie, wiesz, podkręcając ją, więcej dając sobie pod stopę. Mogę tak? O, możesz, no. Elegancko. Złap sobie. Klasa. Teraz daj sobie tutaj podpórkę pod drugie ramię. Oczywiście możemy sobie ułożyć rękę o coś innego sobie podeprzeć, jeżeli macie taką możliwość, czy też zahaczyć, stworzyć sobie jakąś konstrukcję w domu. Wiecie, że te ćwiczenia muszą być łatwe dla wykonania waszego podopiecznego w domu. I teraz utrzymujemy sobie tutaj cały czas prosty nadgarstek, aktywnie, stabilnie i zaczynamy sobie ruchy zgięcia i wyprostu. Hop, hop, łopatka aż tak nie pracuje. Skupiamy się przede wszystkim na samym kręgosłupie piersiowym. Tutaj ewidentnie wolimy pracę łopatek. Zostaw kręgosłup, popracuj łopatką. O, ten ruch jest ewidentnie znajomy, taki także chcemy wykonać. I teraz zostaw łopatki i tylko wypychasz ten palec. Aha. I teraz piersi trochę do góry, jakbyś chciała, do góry, do góry, do góry, do brody. O, właśnie. I teraz chowasz klatkę i jeszcze się tutaj skul. Ja zazwyczaj też mówię tutaj, że dwa krańce mostka, to chcemy je zwinąć do siebie jak rogala, tak? Czyli hop, zbieramy te dwa krańce mostka do siebie. Hop, hop, jeszcze zbliż. Pomyśl, że mostek jest elastyczny, chcesz go, o, właśnie, zaokrąglić. I chwilkę możemy poddychać sobie w tej pozycji. I zamykamy pozycję z powrotem do tej, która jest najłatwiejsza. Następnie utrzymując rękę, wykonujemy sobie ruchy hop, pronacji, supinacji, hop, hop. Najpierw wszystko jest na troszkę wolniej, bez pośpiechu, hop. No i teraz dodajemy sobie najpierw w tej pozycji najłatwiejszej zgięcie wyprost w stawie łokciowym, hop. I powoli, powoli wprowadzamy ten ruch izotoniczny na bardzo wolnym tempie i powoli sobie hop. I to samo zaczynamy robić teraz
jakbyśmy mieli do ciosu karate, powoli, powoli, hop, elegancko, aż przejdziemy do strategii, która jest dużo trudniejsza. Cyk, cyk. Super. Dobra, to są jedne z pierwszych ćwiczeń tutaj. Teraz będziemy sobie dodawać najpierw pracę delikatnie w nadgarstku, utrzymując łokieć izometrycznie. Hop. Czyli też jak będziecie mieli jakieś problemy z nadgarstkiem, to będziemy sobie to wykorzystywać. A potem będziemy dodawać do tego stabilny nadgarstek i hop. I hop. Tutaj możemy ewentualnie dać sobie rolkę pod pachę. Hop. I hop. I wolny powrót. I to samo się dzieje. Hop. I wolny powrót. I oczywiście do tego dodajemy sobie pracę innymi segmentami. Czyli wciskamy sobie tutaj stabilizator pod pachę, dzięki czemu możemy trochę odwieźć rękę, mieć stabilniej. I teraz obwiń sobie rękę. Mhm. I najpierw utrzymaj pozycję, cofnij łopatkę, na razie utrzymuj pozycję i teraz popracujemy najpierw klatką piersiową, nie tracąc napięcia izometrycznego na gumie. Jeszcze tutaj cofnij się, o właśnie tutaj zagarbienie jest, stanowi problem. Zatrzymamy się tutaj, pooddychamy sobie w tej pozycji. Mhm. Przejdziemy do wyprostu. Hop. I znowu do trudniejszej pozycji. I znowu do wyprostu. I teraz wyproście, sam nadgarstek pracuje. Hop i wolny powrót. Mhm. Nadgarstek staramy się trzymać w linii prostej. Hop, tutaj jeszcze, o właśnie, i teraz hop. Mhm. Bardzo wolne tempo, kontrola w jednym i w drugim ruchu. Ok, teraz to samo na zagarbieniu. Najpierw się zagarbiamy, czyli przechodzimy do pozycji trudniejszej. I znowu hop, ruch elegancko, sam nadgarstek, ekstra i znowu do pozycji wyprostowanej. I teraz nadgarstek jest sztywno już stabilnie, ma kontrolę zbudowaną, więc teraz łokieć tą stabilizację musi tutaj i przytrzymaj, przytrzymaj, hop i znowu utrzymujemy to i robimy sobie zagarbienie. Mhm. I powrót. Zagarbienie. I powrót. Mhm. I teraz zatrzymaj się w zagarbieniu, w wyproście, przepraszam. I teraz ruchy tam i z powrotem ręką. Czyli jako kolejna progresja już będziemy dodawać ruch. Hop. Oczywiście tu możemy zatrzymać tam w ruchu, hop, i teraz łopatka do tyłu i do przodu, do tyłu i do przodu, czyli uczymy pracę tutaj naszą łopateczkę, ona sprawia trochę problemu, mhm, a jesteśmy w tej łatwiejszej pozycji, dobra, i teraz przejdź sobie do zagarbienia, oczywiście to znowu trudniejsza pozycja, aktywna guma i łopateczka pracuje. Aha, tutaj jeszcze nie mamy zasobu, więc tu nie będziemy pracować. Wy, jeżeli już sobie wypracujecie tam z tą osobą, to możecie sobie spokojnie tutaj wykonać tą pracę. To samo analogicznie, jeżeli byśmy chcieli pracować tutaj bardziej dośrodkowo, no to zmieniamy pozycję. Hop, i teraz ja trzymam stąd gumę. Hop, przyciągamy. Widzicie, tu nadgarstek najpierw sobie wypracujemy, bo tam jest bieda w nadgarstku. Musimy kogoś nauczyć pracować samym nadgarstkiem. Oczywiście do prostu i tutaj pozycja łopatki. Hop. I sam nadgarstek. Cyk. Cyk. I zobaczcie, że podobne ćwiczenia możecie wykorzystać, jeżeli ktoś miał jakiś uraz typu jakieś złamanie nadgarstka. To możemy tą pracę tutaj w taki sposób sobie wykonywać. Tak samo w sporcie typu koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, tak, że będzie to do wypracowania. I teraz utrzymaj stabilny nadgarstek. Hop. I powoli popuszczamy w moją stronę. Sorry, rękę całą. Hop. Cyk. I z powrotem. Hop. Elegancko. No i kiedy już nauczymy
pracy tutaj tych dwóch stawów, no to teraz jeszcze byśmy sobie dołożyli tutaj pracę w naszym barku. Jeżeli ten materiał Ci się podoba, to oczywiście od razu możesz dołączyć do kursu Tendinopatia Skuteczna Terapia Trening, który stworzył Marek Kuś, którego widzicie, Basia Parul, którą widzieliście ostatnio, i Kuba Łosek, który też się pojawia czasami w naszych materiałach YouTube'owych, webinarach i tak dalej. I oprócz tego, jeżeli rzeczywiście podoba się przekaz Marka, to on już dawno, ale to jest dalej tak samo dobre, tak samo aktualne, stworzył wybitne szkolenia online'owe dotyczące ruchu, i są to fundamenty ruchu. Linki zarówno do Tendinopatii, jak i do fundamentów znajdziesz w opisie tego materiału. A teraz wracaj i dalej ucz się, jak pracować ze stawem łokciowym. Treningowo, strategie ruchowe. Łapiemy sobie za gumę i będziemy wykonywać po prostu, zobacz, taki ruch, że hop, pełne odwiedzenie, przytrzymanie, i w tym odwiedzeniu będziemy sobie hop, zginąć się. Tylko łokieć już jest prosty, czyli już tutaj uznajemy, że wypracowaliśmy sobie stabilizację, jest aktywny nadgarstek, aktywny łokieć, bark na miejscu, i idziemy sobie do zewnątrz kciukiem. Przytrzymanie. Hop, guma przymontowana do kaloryfera. Utrzymanie i teraz zagarbienie. Ok, uciekaj tutaj. I wyprost. Mhm. Ok, łopatka sama. Do przodu i do tyłu. Mhm. Ok, i teraz już same ruchy tam i z powrotem, nie? Czyli hop i powoli wracasz z kontrolą tempa i dawaj, hop, ekstra i powoli w dół. I to samo chcielibyśmy sobie od dołu, czyli idzie sobie o stopę, kciukiem do góry, lekko możemy sobie ugiąć łokieć, hop, i powoli idziemy, unosimy sobie tu, albo możemy sobie unieść już wyproście i teraz albo sobie dodajemy tutaj pracę, hop, w przedramieniu, czyli całym przedramieniem sobie kciuk do góry, jakbyś wylewała wodę, i wracamy sobie, albo utrzymujemy w pozycji i teraz łopatka do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu, hop, i to samo zagarbienie. Oczywiście każde z tych ćwiczeń to jest osobna seria. My sobie teraz to w ramach takiej mapy pokazujemy krok po kroku od razu. No i zobaczcie, następnie po prostu z gumy, gdzie byliśmy w zamkniętym łańcuchu, dokładnie wszystkie te same ruchy wykonywalibyśmy sobie z hantelkiem, tak? Czyli hop, hop, wyprost, wznos, hop, hop, uniesienie. Wznosy tutaj, wznosy, hop, ku górze. Tak, czyli wszystkie te utrzymania, wolne powroty, to wszystko byśmy sobie tutaj chcieli następnie z wolnym ciężarem. Nie musi być jakiś duży, wszystko w zależności z jaką osobą pracujemy, czy pracujemy tutaj ze sportowcem, czy z osobą, powiedzmy, rekreacyjną. Tak, dobieracie sobie stopniowo ciężar i wiecie, na czym się zatrzymać. Także to mniej więcej jest bardzo prosta mapa ruchowa. Oczywiście tutaj możemy dodać więcej ćwiczeń na kończynę górną, połączyć to ze stabilizacją centrum, bo najczęściej to tutaj te niestabilności wynikają też na przykład z zaburzenia pracy narządów, więc automatycznie praca tutaj w linii centralnej motoryczna się zaburza, co wpływa na zaburzenie pracy w obręczy barkowej, a to z kolei przenosi się na obwód i mamy problem na przykład w łokciu. Także myślimy globalnie, ale stopniowo zaczynamy też pracować lokalnie tutaj, a później to integrujemy w całość. Dzięki za uwagę, że dotrwaliście do końca tego materiału i koniecznie słuchajcie, dajcie mi znać, co wy myślicie o takim podejściu, czy one jest dla Was nowe, niestandardowe, ciekawe, a może jest to po prostu coś, co sobie już przypomnieliście, znaliście dobrze i tylko odświeżyliście. Jestem tego mega ciekaw. Jeżeli wy mieliście problem z łokciem albo macie takich pacjentów, to też fajnie byłoby, jakbyście się podzielili, co, jaka terapia i co jest najskuteczniejszego dla Was. Czy to jest tak, że najlepiej sprawdza się terapia manualna, czy trening, czy może jakieś suche igłowanie, może pinopresura, może coś innego, czy może po prostu
lawirujecie w tych wszystkich metodach i szukacie najlepszej dla danej osoby i zawsze jest tak, że po prostu szyjecie terapię na miarę, bo oczywiście często tak się mówi, a że tak jest, myślę, że jest to różne w zależności od tego, gdzie pracujecie, jak pracujecie, jakie macie mocne strony. Jestem mega ciekaw waszego podejścia. Czekam na wasze komentarze. Wszystkie będę na pewno czytał i do zobaczenia w kolejnych materiałach. A wy pamiętajcie, że oprócz tego, że w naszej firmie znajdziecie fajną wiedzę na YouTubie, znajdziecie fajne kursy stacjonarne, to znajdziecie też bardzo fajne kursy online'owe. I to się wszystko bardzo fajnie przenika. Do zobaczenia na sali szkoleniowej albo na platformach internetowych. Trzymajcie się. Hej!